Oglądacie Państwo program Wolne Głosy. Ilona Januszewska, witam i zapraszam. Pierwsza rozmowa w tym programie z profesorem Karolem Karskim, eurodeputowanym Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie panie profesorze. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam serdecznie państwa. Panie profesorze, na początek zapytam, czy Polska powinna w ogóle liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony unijnych urzędników, unijnych polityków w kontekście obrony granicy polsko-białoruskiej, czy jednak pan na tę pomoc by nie liczył? Czy na pewną pomoc możemy liczyć i pewno już otrzymaliśmy w takim zakresie, już wysoki komisarz do spraw zagranicznych polityki bezpieczeństwa podjął działania, które pozytywnie zakończyły się zawieszeniem lotów z Bagdadu do Mińska. Także tak jak informowała nas wczoraj pani komisarz, te rozmowy prowadzone są także w odniesieniu do połączeń lotniczych, które utrzymywane są z innych portów lotniczych na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej z Mińskiem. Więc tutaj no, Unia Europejska całkiem dobrze zaangażowała się w zakręcanie Aleksandrowi Łukaszence tego kurka na kranie z migrantami, których sprowadza on do siebie, by pobrać od nich solidne, słone opłaty, a następnie próbować wysłać do Unii Europejskiej nowo wybijanym przez siebie szlakiem przemytu ludzi. To zapytam, czy takie wypowiedzi polityków, no to jest nasz polityk, polski polityk pracujący w Parlamencie Europejskim. Zastanawia mnie, jak pan skomentuje taką wypowiedź. Polski rząd stał się pożytecznym idiotą Łukaszenki. Taką właśnie opinię wygłosił we wtorek w Parlamencie Europejskim Robert Biedroń. Jak pan to skomentuje? No cóż, pan poseł Biedroń chyba nie zauważył, iż Unia Europejska stoi murem za polskim rządem i wspiera go w utrzymaniu nieprzepuszczalności polskiej granicy jako zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Coś słyszał o pożytecznych idiotach, ale no, jak widać nie zrozumiał do końca tego przekazu. No, widać, że także nie widzi jakiegokolwiek koledzy, także z jego własnej frakcji oraz inni politycy europejscy wspierają Polskę w tym, aby zewnętrzna granica Unii Europejskiej była nieprzypuszczalna. Możliwe, że nie słyszał pani kanclerz Angeli Merkel, która mówiła o hybrydowej agresji dokonywanej przez Aleksandra Łukaszenkę na Polskę, Łotwę i Litwę. Może nie słyszał o wizycie sekretarza generalnego, dyrektora generalnego Frontexu na polskiej granicy, nie czytał komunikatu Frontexu, który mówi, iż Frontex jest pod bardzo dużym pozytywnym wrażeniem działań podejmowanych na polskiej wschodniej granicy. Może nie słyszał polityków z innych państw członkowskich, no, którzy trzymają kciuki za to, aby zewnętrzna granica Unii Europejskiej, czy to na tym odcinku graniczącym z Białorusią, czy też na wszystkich innych, była nieprzepuszczalna, dobrze chroniona i była sprawnie zabezpieczana. Panie profesorze, dzisiaj rozmawiamy o tym, że no, oczywiście to jest plan Władimira Putina realizowany przez Aleksandra Łukaszenkę, ale czy dzisiaj możemy wymagać od Angeli Merkel szczególnie takiego stanowczego stanowiska w kontekście tych prowokacji, tej wojny hybrydowej, która obecnie ma miejsce? Czy my jako kraj, Polska, możemy albo czy już oczekujemy od Angeli Merkel, że ona jednak będzie chciała wpłynąć na Władimira Putina? Czy to jednak jest marzenie ściętej głowy? No, pamiętajmy, że pani Angela Merkel mogłaby piąty raz być kanclerzem Niemiec, gdyby nie jej karygodny błąd z roku 2015, wtedy kiedy zgodziła się przyjmować migrantów do Unii Europejskiej z naruszeniem przepisów prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, a także prawa niemieckiego. Pani Merkel miała 26 września wybory parlamentarne. I to z obawy właśnie przed ich wynikiem także dała jasny sygnał, że już więcej nie życzy sobie napływu migrantów do Unii Europejskiej, to myślę do Niemiec, bo przecież ci migranci także dążą do schronienia się głównie pod skrzydła niemieckiego systemu opieki społecznej. No cóż, na razie mamy takie wsparcie, jakie jest możliwe. Przynajmniej pani Merkel nie przeszkadza tym razem, przynajmniej nie nakazuje przyjmować nieograniczonych grup mieszkańców innych krajów, przynajmniej nie tworzy jakiegoś nowego systemu relokacji. To postawmy tutaj kropkę. Natomiast chcę pana zapytać, pan z perspektywy europosła widzi rozwiązanie, które powinien rząd wprowadzić tutaj na miejscu w kontekście tych codziennych prób przekraczania nielegalnego granicy? Sprawa jest jasna. Granicy należy chronić. Pierwszym priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo polskich obywateli, a także bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej. We współpracy z Frontexem tutaj podejmujemy określone działania. Polscy funkcjonariusze także wspierają funkcjonariuszy litewskich i łotewskich w koordynacji z właśnie Frontexem w ochronie zewnętrznej granicy Unii. Działamy, otrzymujemy pochwały, zwracamy się także o wsparcie. Otrzymujemy takie, tak jak powiedziałem, dyplomacja unijna uzyskała przerwanie połączeń lotniczych między Bagdadem a Mińskiem. To postawmy kropkę. Kolejne mają być także wkrótce zamykane. Aleksander Łukaszenka podjął się pewnego procederu, który już zaczyna się ocierać o międzynarodowe prawo karne, bo podjął się procederu handlu ludźmi. Te osoby są sprowadzane przez państwowe agencje białoruskie lub agencje podległe państwu białoruskiemu. Panie profesorze, to postawmy tutaj kropkę, bo potężne przepływy pieniędzy, no to jest po prostu już międzynarodowe prawo karne. I zostawmy na razie ten temat, bo tematów jest sporo, a takim bardzo poważnym tematem, czy da się w nim cokolwiek dzisiaj zrobić, kiedy tak naprawdę jeszcze Czechy są przed wyborami. Kampania w Czechach utrudnia negocjacje, czytam w dzisiejszym dzienniku, dziennik Gazeta Polska. Zdaniem przedstawicieli polskiego rządu na obecnym etapie dalsze negocjacje w sprawie polskiej kopalni są pozbawione sensu. Pan również tego sensu dzisiaj nie widzi? Mamy do czynienia z sytuacją, w której stronie czeskiej zaproponowano bardzo dobre porozumienie, bardzo korzystne dla strony czeskiej, mam wrażenie, że nawet nieco zbyt korzystne. Natomiast widać wyraźnie, że porozumiano się już do wszystkiego, tylko brakuje woli zawarcia tej umowy. Zresztą nie po raz pierwszy. Po raz pierwszy wynegocjowano pewną wolę tutaj zamknięcia sprawy już w marcu tego roku w Libercu i na to porozumienie powoływał się pan premier Morawiecki wcześniej. Czesi wtedy nie dotrzymali słowa, i dzisiaj, jak widać, również nie dążą do kompromisu. Ja myślę, że to porozumienie może być zawarte po wyborach, które będą miały miejsce 8 października. Zobaczymy, ale myślę, że... Zobaczymy, ale ten licznik teraz, on bije czy nie? Jak to jest z tymi pieniędzmi? Państwo już liczycie te pieniądze, które będziemy musieli zapłacić, czy nie? Zależy, o których pieniądzach mówimy, jeśli mówimy o tej... O tej karze nałożonej przez sędzię Lapuertę. Tak, tak, o tej rzekomej karze nałożonej tutaj przez jedną panią sędzinę z TSUE. Znaczy, to jest w ogóle precedens. Po raz pierwszy nałożono jakby tutaj sankcje, naruszając traktaty unijne. Zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał ma prawo nałożyć karę za niewykonanie wyroku ostatecznego, finalnego, ale nie ma prawa nałożyć kary za niewykonanie postanowienia tymczasowego. Już abstrahując od absurdalności tego porozumienia, ja myślę, że sprawa nie jest przesądzona, ona może być zamknięta na każdym etapie, także wtedy, kiedy Trybunał będzie zamykał całe postępowanie, czy to umarzając je, gdy dojdzie do porozumienia stron, czy też wydając rozstrzygnięcie finalne. Natomiast źle się dzieje w europejskim wymiarze sprawiedliwości, jeśli dochodzi do sytuacji, w której jedna pani może jednoosobowo zamknąć strukturę energetyczną zapewniającą 7% energii dla danego państwa, ale czyni to nie dość, że jednoosobowo, to przechwytuje następnie odwołanie skierowane nie do siebie, tylko do Wielkiej Izby i jednoosobowo również odrzuca to odwołanie, uznaje je za nieuzasadnione i dodatkowo nakłada kary. Niezależnie od tego, jak wyglądają te procedury w Trybunale, jeśli jedna i ta sama osoba najpierw jednoosobowo wydaje takie orzeczenie nieracjonalne, następnie zabiera komuś skierowane nie do siebie pismo procesowe i podejmuje się jego rozstrzygnięcia i rozpatruje odwołanie od swojej własnej decyzji, oczywiście podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko, nakłada kary, to coś tutaj źle funkcjonuje. To nie jest wymiar sprawiedliwości, to jest coś wyjątkowo dziwnego, z pewnością nie buduje to autorytetu SUE. Jeszcze inna kwestia, gdyby ta pani poczytała chociażby Wikipedię, to tam są poza samymi informacjami także odesłania do różnych źródłowych materiałów, to by wiedziała, że wyłączenie kopalni spowodowałoby prawdziwą katastrofę ekologiczną i przepływ niekontrolowany wód tutaj pod ziemią, więc to by było nie tylko skuteczne, ale i wtedy naprawdę szkodliwe. I postawmy tutaj kropkę. Działania, bawią się nieodpowiedzialne osoby, które nigdy na tych stanowiskach znaleźć się nie powinny. Państwo, którzy przebrani w togi udają sędziów. Dziękuję panu bardzo za ten komentarz. Profesor Karol Karski, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był państwa i moim gościem. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. A ja naszym widzom dziękuję za wspólne popołudnie. Już za chwilę Wolne Głosy za granicą, które poprowadzi dla naszych widzów Michał Trześniewski. Zostańcie z Telewizją Republika.